wolność słowa. Witam Państwa, rozpoczynamy cykl spotkań z Ernestem Brylem o Polsce 30 lat temu. O Polsce, o nas, o ludziach, którzy mieszkali w Polsce, o miastach Polski, o naszych troskach, lękach, smutkach, radościach, jeśli w ogóle takie były. Bo z tego, co czytam, Erneście, w prasie, to załamać się można. Nie, no wiesz, po pierwsze powiedzmy sobie tak, że to, co ja opowiem, postaram się opowiedzieć jak najbardziej uczciwie, tak jak pamiętam. Może mi się i w głowie coś pokłamało już, ale starałem się zawsze oddzielić późniejszą moją wiedzę od pamięci o to, jaką miałem w tamtych czasach. Na pewno, ile chodzi o prasę, od której zaczęłaś, i słownictwo, to były bardzo wyraźne różnice języków. Prasa taka i część prasy jak Trybuna Ludu, przynajmniej czołówki, no mówiła w języku, który z góry był dla większości ludzi no dającym znak, że to wszystko jest jakaś wielka nieprawda. Ale ludzie zdawali sobie sprawę, że to jest ściema? Ale natychmiast. Nawet ci, którzy popierali ówczesny ustrój w jakiś sposób sensowny, którzy uważali, no, że jest tak, jak być jest być tylko możliwe, no wiedzieli, że to, o ile chodzi o te pewne artykuły, no to piszą no, dziennikarze najgorszego autoramentu, piszą w ciężkim pocie różnego rodzaju brednie, operując zupełnie innym słownictwem, innymi sposobami, ja wiem, budowania zdania, bo kochana, to nie było tak, że oni mogli pisać dowolne bzdury. Oni musieli pisać bzdury, które były słuszne dla tych, którzy oceniali te bzdury. Powiem tak, że kiedy dawniej pracowałem przez chwilę w telewizji i mieliśmy tysiączne kłopoty z różnego rodzaju atakami żon wyższych urzędników partyjnych, które nie miały co robić, na ogół zdradzane chyba przez mężów, chciały zaistnieć, no to jak oni wracali do domu, to one od razu wyżywały się w swoich uwagach na programie telewizyjnym. Mężowie oczywiście, żeby pokazać im, że one są wspaniałe i że zawsze kochane, zazwyczaj łapali bez sensu za słuchawki. Czyli to się akurat nie zmieniło. Czy nie. Komunista, no, czy zmieniło. Jakiś inny. Znaczy to, że żony i mężowie zawsze walczą i zawsze walczą o władzę w rodzinie. No, dawniej była trochę taka historia, że jednak, że w pewnym momencie, ja muszę mówić o ostatnich latach dekadencji PRL-u, które dotyczą Gierka, bo wyłączmy całkowicie stan wojenny. Nie, o tym czasie mówiłem. Osobna historia. No to próbowali jednak podobać się narodowi w kulturze. No mniejsza rzecz. Także te, krótko mówiąc, dążę do tego, że ten język był ściśle limitowany. I na przykład był wielki problem, jak napisać o pewnych towarzyszach i gdzie ich wymienić. Jak powiem głupio, ale jak wiele lat potem już w wolnej Polsce dostałem nominację do ambasadora w Irlandii. Miałem zakładać ambasadę, przechodziłem szkolenie w MSZ-cie i otrzymałem książki do czytania, no, w których zajmowano się takim protokołem dyplomatycznym, gdzie były pytania jeszcze takie. Naprawdę. Ale żyłeś w tym świecie Gierka tu i teraz, czy jednak uciekałeś w poezję? Jeżeli chciałbym być uczciwy, to bym powiedział, że żyłem i nie żyłem. Otóż, żeby to zrozumieć, powiem taką rozmowę, którą miałem zupełnie prywatną, z bardzo wybitnym naukowcem wojskowym, generałem, takim był od laserów, zmarł. Bardzo inteligentny człowiek. Ja mówię mu, to się wszystko nie składa. Te nasze Fiaty, jakie produkujemy, to się nie nadają do niczego. Nikt nie chce kupować. Jesteśmy coraz bardziej zadłużeni. On mówił, a był chyba szczery, mówi, a co mówi? Chciałbyś, żebyśmy produkowali precyzyjnie pobiedy?
ty nie widzisz, co się robi? Że idziemy w jak największe zadłużenie, żeby nas nie mogli już wyjąć z tamtej strefy. A co to znaczy tamta strefa? Trzeba będzie wreszcie robić porządnie. A robić porządnie na wyższym poziomie można, jeżeli zwiększy się wolność. Tak również myślałem. Nie będę się wypierał. Jestem tak zwanym dzieckiem października 56 roku i przez długi czas próbowaliśmy coś zrobić, żeby był normalny socjalizm. Ale w 79 roku w czerwcu gdzie byłeś? Kim byłeś? Wróciłem z zagranicy, przeżywałem taki moment, że wiedziałem, że muszę uciekać od siebie, bo jak pójdę dalej, to nie będzie ze mną dobrze. Uciekłem przed wieloma możliwościami, jakie były, czekały na mnie w Warszawie, wykorzystując sytuację, że mogę popracować w zespole filmowym w Katowicach. Tam w tym trudnym mieście byłem jednak kimś obcym, kimś z zewnątrz i to dawało mi pewien luz. No a gdzie byłem? No urządzałem mieszkanie, próbowałem reanimować zespół, no przeżywałem Katowice ogromnie, bo mieszkałem, osiedlałem się w spółdzielni mieszkaniowej, takiej typowej, bardzo typowej, nic specjalnego i przeżywałem to zetknięcie z innym światem. Takim światem wielkiego przemysłu, kopalni. Przyjaciół miałem na klatce schodowej. No długo by o tym opowiadać, ale to był bardzo ważny okres w moim życiu. I Agnieszka, jeżeli bym chciał opowiadać, co ja myślałem, to ja już nawet nie wiem. Ale jeżeli by opowiadać, co ja zacząłem pisać, to ja wiem, bo to jest. I w 79 roku napisałem, za czym kolejka ta stoi po szarość, po starość. I mam dowód, bo wysłałem do prasy. Super hicior. Wysłałem do prasy, tudzież szereg innych wierszy, które weszły potem do Kolędy Nocki, o wiele lat później. I mam dowód, bo mam list, kiedy otrzymałem od bardzo mądrego krytyka, który powiedział, drogi Arnesie, i niegłupiego pisma, nie będziemy drukować tych wierszy, bo popadasz w obiegowy pesymizm. No właśnie, bo to ten wiersz jest dowodem na to, że już przestałeś wierzyć w system. Widzisz, i to się mówi wierzyć. To znaczy, ja ciągle kombinowałem, że do cholery musi się udać, bo przecież żadnego wyjścia nie ma. Ale jeszcze w 79? Tak. Że, no, ale jak to zrobić, żeby się udało, bo tutaj nie da się z tymi ludźmi już nic zrobić. Ale przecież w ogóle mnie w głowie nie powstało, że może ten system upaść. Ale tutaj wcale nie bije się w piersi, bo najwybitniejszym ludziom świata jeszcze po 81-2 roku nie powstawało w głowie i uważali, że to jest coś nienaruszalnego. No, że tak będzie i trzeba zrobić, żeby było możliwie jak najlepiej. Wolność słowa. Trybuna Ludu, 2 czerwca. Dzisiaj przybywa do Polski papież Jan Paweł II. Przybywa jako najwyższy przedstawiciel Watykanu do Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, a jednocześnie jako Polak do swojej ojczyzny. Po raz pierwszy głowa Kościoła rzymskokatolickiego odwiedza państwo socjalistyczne. Drugiego czerwca przyjeżdża pierwszy Polak papież. Czy ty byłeś wtedy w kościele? Nie. To znaczy, jak patrzysz na moje wiersze, widzisz, że już od wielu lat narasta taki nurt metafizyczny. Natomiast ja nie byłem przeciwko kościołowi, ale dla mnie z początku, powiem szczerze, przyjazd papieża był jakimś ważnym wydarzeniem. No, wydawało się społecznym, może politycznym, byłem zaciekawiony, co to się stanie, natomiast zupełnie nie rozumiałem, co się stało. I myślę, że nie byłem odosobniony. Nawet było tak, że gdybym się uparł, to mogłem się znaleźć w Warszawie, na trasie jego pielgrzymki, w tym miejscu, gdzie on powiedział te słynne słowa, niech stąpi duch twój i obnowi oblicze tej ziemi.
ziemi, tej ziemi. Niezwykle dla mnie ważne słowa, bo one były kluczowe. Ale gdzie ja byłem wtedy? Ja pojechałem, miałem wieczory autorskie w okolicach Jeleniej Góry, Bolesławca. Co zrobiłem? Wystarałem się ogromnym trudem o mały telewizor, który dało się podłączać do akumulatora z samochodu, żeby oglądać pielgrzymkę. I oglądałem... Czyli jednak ciągnęło cię, byłeś ciekaw. Nie, ja wiedziałem, że muszę ją oglądać. Natomiast nie oglądałem ją w poczuciu tego, że ja w niej jestem. Ja jeszcze byłem kimś, kto ogląda z boku jako ja. Jako piszący już pewno byłem dużo dalej. Ale jak ja byłem taki. I pamiętam, to było chyba w Bolesławcu. Mieszkaliśmy pod lasem w takiej leśniczówce po wieczorach autorskich, no i postawiliśmy z Małgosią ten mały telewizorek na samochodzie. On odbierał Warszawę, podłączyliśmy do akumulatora, no i oglądamy pielgrzymkę. No, oglądam, ja pamiętam tylko tyle, że oglądam, no pielgrzymka jak pielgrzymka, przemówienie jak przemówienie. Ale nie robiły na tobie wrażenia choćby to, że są tłumy, że wreszcie... Nie, zaczęło robić, bo nie tylko to, że są tłumy. No jakby nie była Agnieszka, ja jestem jednak poeta, jak to się mówi. Czy ja mam czucie tego, jakie to są tłumy? I nawet polska telewizja, która miała tysiące restrykcji, uczciwi dziennikarze omijali i operatorzy je jak mogli i pokazywali twarze. A w tych twarzach było coś, czego ja nie widziałem od dawna na żadnym zgromadzeniu. Uczciwość tego istnienia ludzi na tej pielgrzymce, uczciwość ideowa. Widać było, że chodzi o co innego niż o tylko o spektakl, o pewnego rodzaju, że jest bycie razem po to, żeby być inny. O, tak bym powiedział. I oglądam, ale teraz oglądam, trochę jestem oddzielony telewizorem, coś czuję, nie czuję i nagle pamiętam, że była ta scena, jak on to mówił. To jest niesamowite wczoraj. Niech stąpi. I we mnie coś jakby trzasło i wiedziałem, że Polska się zmieniła. I że ja się zmieniłem. Głupio i dziko powiedzieć przez gdzieś telewizor taki mały, coś we mnie się stało. Ale potem myślałem sobie, czy ja rzeczywiście nie nagadałem sobie tego. Specjalnie obejrzałem różnego rodzaju dokumenty kręcone później z tego właśnie momentu. Jest taki kawałek filmu, jest film o papieżu, jest taki cały dokument, z którego korzystał mój zresztą przyjaciel, Trzoser Stawiecki, bo on jeździł jako rzetelny, prawdziwy, uczciwy dokumentalista. Nagle pokazał w filmie właśnie, jak ja to oglądam, że Duch Święty zstępuje. Twarz, nie to, że go widać tam, tylko widać, jakby dotyka twarzy ludzi. I to wyraźnie widać. Tam się dzieje moment, który po prostu w takim napięciu nie istnieje w żadnym filmie. Ja zrozumiałem, że przez ten telewizor widziałem dobrze. I że jak we mnie trzasło, to trzasło w sposób prawidłowy. No, trzasło, ale tutaj trzaśnie, a tutaj próbujesz to zaklejać, wchodzisz w zupełnie inne, trudniejsze relacje, jak to dalej. No, muszę powiedzieć, że w następnej pielgrzymce stałem już twardo na placu na rozdrożu. Wziąłem moją małą córeczkę, która się ubrała w najpiękniejsze spodnie dżinsy, które dostała, licząc bardzo na to, że papież to zauważy i była pewna, że zauważyłem tą dżinsę, ale myśmy stali wiele godzin. Na placu na rozdrożu, nie tam gdzieś. Pamiętam, ja stałam miejscach. Niedaleko na baranach mojego, siedziałam na baranach mojego dziadka, kawałek dalej,
u wylotu Wilczej na Aleje Ujazdowskie. I słuchaj, nagle zrozumiałem to, czego może tylko czułem, że ja jestem z tymi ludźmi, że my wytrzymujemy najdłuższe czekanie, olbrzymie zmęczenie, dlatego nie tylko dla tej chwili, kiedy on przyjedzie, ale przez jego przyjazd my jesteśmy razem. Tam ludzie zaczęli śpiewać, mówić, przyjaźniliśmy się. Nagle poczułem, jestem w środku Polski nieprzyjaznej. Jeżeli w tej chwili mówię to w Polsce, która robi się czasami nieprzyjazna sobie, to mówię to z ogromnym żalem. No a potem trzecia pielgrzymka, kiedy już twardo... Nie, szliśmy przebijając się na plac no tego przepasu kultury i nauki. No i nie było łatwo tam się dostać, bo były co chwila zawężenia, co chwila nas blokowali. Niby wolno było, a nie wolno i tam stałem. Aż do późniejszej, kiedy mnie poznano z papieżem, ale to już o tym będziemy mówili później. Wolność słowa. Ekspres wieczorny, 2 czerwca. Doniosłe znaczenie wizyty polega na tym, że papież złoży pierwszą w historii Kościoła wizytę w Polsce, w państwie socjalistycznym. Odwiedzi kraj, którego rozwój zna dobrze. Kraj, który uzyskał ogromne sukcesy na drodze wszechstronnego rozwoju, również i dlatego, że po raz pierwszy w swej historii ma bezpieczne granice, że stanowi nierozerwalne ogniwo wspólnoty państw socjalistycznych. Jacy byliśmy, Erneście, wtedy? Znaczy mówisz o takim zrywie i poczuciu jedności, że nie jesteśmy sami, bo wyszliśmy z tych zamkniętych mieszkań, ale jacy byliśmy? W uśpieniu? Mieliśmy nadzieję? Słuchaj, ja powiem tak, że my nie zdajemy sobie sprawy z jednej rzeczy, że Polska się bardzo zmienia w tamtych czasach. My mamy zawsze pamięć Polski polnej, wierzb, romantycznej, takiej jakiegoś nagadanego dzieciństwa albo istniejącego Polski wiejskiej. Otóż Polska, która witała papieża, to była Polska bloków, bo to ogromne blokowisko, w którym znaleźli się ludzie, to jest zupełnie inny styl które życia. Które zniszczyły te wieżby, te pola, ten romantyzm. No, ale zbudowały też coś innego, bo nasadziły znowu wieżb. Patrz dookoła twojego domu, czy jakichś drzew. Ale była to sytuacja taka, że ludzie żyli blisko siebie w tych blokach. Mógłbym długo o tym powiadać, bo zetknięcie i zrozumienie tego blokowiska było doznaniem również mistycznym, które mnie doprowadziło do tego jakby spotkania z tym Duchem Świętym. Dlaczego mówię? My nie zdajemy sobie sprawy, że dziś właściwie Polska składa się z ludzi w większości, którzy mieszkają w blokach. W czasie śmierci papieża wyszli ci młodzi ludzie, którzy mieszkają w różnych wielkich blokowiskach, wychodzili na place i chcieli być. I w jednym z największych blokowisk warszawskich w Ursusie zdarzyła się taka rzecz, że oni chcieli w czasie umierania papieża modlić się do kościoła. A oczywiście kościół był jak często zamknięty, bo przecież nie przewidział tego spontanicznego ruchu, a już było po godzinie. No to jak mi opowiadali, ten proletariat Ursusa, młode chłopaki pracujące w fabrykę, zaczęli rzucać cegłówkami w plebanie i mówili, otwórz, bo się modlić chcemy. To jest moment, w którym widać determinację wścieką ludzi, żeby być czymś. Razem. Żeby być razem, nie być w jakiejś tam uroczystości, którą nam zorganizują. Nie być w jakiejś tam różnego rodzaju pieniach, tylko być razem. Tego zresztą myślę, że do dziś nie zrozumiano, tak jak nie zrozumiano tego, niech wstąpi Duch Twój. Tu powiem rzecz taką. Przez wiele lat było zanotowane te słowa tylko na jedynym kościele, na kościele, który jest na Placu Teatralnym, trochę obok. Tam, na kościele twórców, Zemła, duży rzeźbiarz, zrobił fronton kościoła i tam jest ten napis, niech wstąpi Duch
roku i taki wylatująca gołębica, mhm, bardzo piękna. Krzyż, który był ten papieski krzyż i który ludzie ciągle układali, przez lata ciągle miastu nie pasował. No powiedzmy sobie szczerze, nie było koncepcji architektonicznej, a to dawał zły widok. Nie można było zachować tego, co było, choć ludzie chcieli to i dzisiaj budują, daj im Panie Boże, niech on będzie, ale budując... Będzie. Będzie, ale budują coś betonowego, coś, co już wymyślił architekt. A tam było coś, co wymyślili ludzie i przez lata całe gdzieś w innym miejscu odbywano jakieś msze, a tu ludzie kładli świeczki. Tak było. No mniejsza z tym, tylko mówię, że to zrozumienie było w ludziach i niestety potem, tak jak zwykle, troszeczkę zapominane. To wyszło w moich wierszach. Bo ja, co ja będę mówił o sobie, najprawdziwszy chyba jestem w pisaniu. I potem poszły mnie trochę wiersze takie, gdzie pytałem, gdzie jest ten ślad tego Ducha Świętego? No spadł, zostawił jakiś ślad pazurem, a my stoimy nad tym i nie wiemy, co dalej. Bo otrzymaliśmy ten wielki moment, to wielkie zawołanie, od którego powinno się coś, stało się. Może właśnie ta nasza wielkość, ta wspólnota wychodzi tylko w takich trudnych doświadczeniach. Może jesteśmy takim narodem doświadczeń i potrzebujemy jakichś mocnych spraw, silnych wrażeń, żeby razem przeżywać. No może tak musi być, ale nie jestem tym specjalnie ucieszony, bo to by znaczyło, że musimy ciągle doznawać pewnego rodzaju wstrząsów i tragedii, żeby zrozumieć siebie. Erneście, zanim skończymy tą audycję dzisiejszego dnia, to jeszcze o jedno chcę cię spytać. Przypomnij, oglądałeś te słynne słowa papieża wypowiadane, niech wstąpi duch twój, czy pamiętasz, czy w ogóle było robione takie zdjęcia zbliżenia na twarz papieża, czy pamiętasz głos papieża, jaki to był głos? Ja głos pamiętam, ale to powiem ci jedną rzecz. Pamiętam na pewno tak, że był głos, że był on, ale pamiętam, że nagle był olbrzymi tłum ludzi, którym po prostu zmieniały się twarze. Tak jakby za dotknięciem jakiegoś skrzydła z tłumu, który przyszedł i był. I był nawet bardzo przyjaźnie i był razem. Nagle robili się z uczestników, robili się ludzie, którzy są razem. To znaczy nagle stało się tak, że byliśmy każdy osobno, indywidualnie mocny, a jednocześnie umieliśmy być razem, co jest największą... No właśnie widziałem to razem, zagarnięci zostaliśmy skrzydłami. No inaczej nie mogę tego wyrazić, tylko to w filmach widać, jak idzie kamera, jak się momentalnie zmieniają twarze. Ale tak się śmieje pod nosem, bo tak naprawdę rząd nie chciał, żeby papież przyjeżdżał w dzień świętego Stanisława, bo to był miał być taki planowy dzień pielgrzymki i powiedzieli, a dobrze, takie zielone świątki, niech będzie. No i w taki dzień, można powiedzieć, władza przyczyniła się do tego, niech wstąpi duch twój. Ale słuchaj, bo to trzeba zrozumieć, że przez lata, nie tylko władza, ale ogromna część narodu, święta zesłania Ducha Świętego rozumiała jako zielone świątki. Przecież nie udawajmy, w wielu wypadkach nawet trwanie przy wierze, jakiś katolicyzm był, szczególnie w sprawie Ducha Świętego, trudno było to zrozumieć, dopóki nie został zawołany. Był tam gdzieś jakiś niejasny. No to był przede wszystkim tatarak. To było święto ludowców, to było święto zabawy, to było święto zieleni, święto wiosny, święto majenia wszystkiego wierzbami i tatarakiem. Pamiętam tę główną rzecz z mojego dzieciństwa i przez lata. Zapach tataraku, to były zielone świątki. I nagle myślę, że on był pierwszym, który zawołał go i nagle ludzie poczuli, że Duch Święty jest. Jednak
istnieje, że nie jest to jakieś wyobrażenie teologiczne, no niech se mają i niech nam nie zawracają głowy, ale naprawdę nie wiadomo, jak go pokazać, no to tylko przez tego gołębia. Tylko nagle poczuli muśnięcie skrzydeł, ale nie gołębich, tylko takim wielkim, mocnych, niebiańskim ciężkich zapachu, również tataraku. Wiesz, bo to wszystko zmieściło się w polską tradycję, ale jakby zmieściło się w takim wymiarze, no naprawdę czasami w naszym kraju tak się dzieje, ale tylko czasami. I to był jeden z najważniejszych momentów. Erneście, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że jutro wyruszymy w kolejny dzień pielgrzymki razem. No a ja przepraszam, kochani, że ja nie umiem opowiedzieć, jaki ja byłem. Sięgam do różnego rodzaju wspomnień moich wierszy, bo nie wiemy, jacy byliśmy. Tak se nakłamujemy. Tak chcemy być albo lepsi, albo nawet w pokorze gorsi, że właściwie trzeba sięgnąć do notatek. A jedynymi notatkami mojej duszy z tamtych czasów było to, co napisałem z wiersza. I to czułem, bo to napisałem. Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był Ernest Bryl. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję. Wolność słowa.